Pierwszy dzwonek, a wraz z nim nowe wyzwania. Początek nowego roku szkolnego jednych ucieszył, inni z żalem żegnali wakacje. Wiadomo, że te powroty do szkoły są ciężkie. Stęskniłam się za znajomymi i z jednej strony się cieszę naprawdę. A w tej drugiej? No, trochę jestem zestresowana szkołą, no bo to już jest liceum i myślę, że może być już ciężej. Chcielibyśmy się zobaczyć wszyscy w jednej klasie, jesteśmy bardzo zżyci ze sobą. Także po części tak, po części nie, jednak wakacje to super rzecz. Trzecie gimnazjum to także test gimnazjalny, także myślę, że dużo roboty będzie przed nami. Dużo pracy, lecz oczekuję, że będzie na pewno miły rok. Wszyscy będą się mili, żeby dobrze to zapamiętać i żebyśmy dobrze przeżyli to. Na rozpoczęcie nowego roku gotowi są nauczyciele, przed którymi 10 miesięcy ciężkiej pracy i nowych wyzwań. Chcą podzielić się swoją pasją do przedmiotu ze swoimi uczniami, chcą ich zarazić pasją i zaprosić wszystkich w podróż na te 10 miesięcy. Niektórych na mniej, bo maturzyści tylko na 8. Jaki to będzie rok szkolny? Ja myślę, że dobry. Ja jestem optymistką i zawsze trwa reforma, odkąd uczę, a uczę od roku 90. Najważniejsze jest to, żeby młody człowiek czuł się bezpiecznie i rozwijał swoje zainteresowania, swoje pasje. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 posadzono jubileuszowy dąb. Wyjątkowa dla wszystkich Polaków rocznica to nie jedyny aspekt, na jaki będzie kładziony nacisk w tym roku szkolnym. Tematem przewodnim w zabrzeńskiej oświacie będzie szeroko pojęta ekologia. Tradycyjnie już będą realizowane ciekawe projekty. Nie zabraknie także licznych inwestycji, w tym dalszych termomodernizacji placówek oświatowych. Każda ze szkół skupiać będzie się także na swoich specjalizacjach, tak jak na przykład zespół szkół sportowych. Zadań przed nami bardzo wiele. Gimnastyka sportowa, swoje standardowe imprezy sportowe w kalendarzu, piłkarze ręcznie oczywiście też. Miejmy nadzieję, że będzie tych sukcesów jeszcze więcej. My trzymamy mocno kciuki za piłkarzy ręcznych, za juniorki młodsze, za młodzików, za tych, którzy trenują w Górniku Zabrze, w kantbalu, więc i przy okazji budowa sali. Ale mam współpracowników, którzy od tego roku będą jakby ściśle ze mną współpracować. To jest wicedyrektor do spraw sportu, pan Marek Płatek, i pani wicedyrektor do spraw dydaktycznych, pani Aleksandra Przybyła, więc trochę tych rąk do pracy mam więcej niż do tej pory. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, które odbyło się w auli w Hali Pogoni, złoci medaliści zostali nagrodzeni za swoje osiągnięcia przez prezydent miasta Małgorzatę Mańkę-Szulik. Młodzieży Szkoły Sportowej, ale też młodzieży naszych zabrzeńskich szkół. Życzę dużo, dużo radości, sukcesów, niepowtarzalnych 10 miesięcy, wspaniałych przyjaźni, wyzwań, tego wszystkiego, czego sami sobie życzą. Rodzicom życzę dużo satysfakcji z pociech, a pedagogom, by ta przygoda rozpoczęta dziś zakończyła się za 10 miesięcy znów wielkimi sukcesami. Wszystkim życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. W tym roku szkolnym w Zabrzu naukę rozpocznie około 21 tysięcy uczniów, w tym prawie 10 tysięcy uczniów szkół podstawowych, 2500 gimnazjalistów oraz 4300 licealistów i uczniów szkół zawodowych. W sumie w całym kraju naukę rozpocznie ponad 4,5 miliona uczniów z blisko 24 tysięcy szkół.